skłusza Redeko. www.redeko.pl. W sumie kibice zobaczyli ponad 130 przejazdów. Najliczniejszą obsadę miał konkurs klasy L z trafieniem w normę czasu. Pojawiło się w nim prawie 40 koni. Triumfował Paweł Stasiak z Hippologii Strzegą na koniu Quidam di Henri, którego czas o zaledwie 0,2 sekundy różnił się od ustalonej normy. Kolejne miejsca na podium zajęli Joanna Dzikowska na Liberii oraz Joanna Stasiak dosiadająca Lucyfera. W konkursie dwufazowym klasy P podwójny triumf święciła Karolina Godoś. Zawodniczka klubu jeździeckiego Royal zajęła dwa pierwsze miejsca, jadąc na Capone oraz Rojbosie. Trzeci był Jacek Olejnicki. W konkursie klasy N o wzrastającym stopniu trudności triumfował Łukasz Wasilewski na koniu Cupido. Zawodnik klubu jeździeckiego z Lasocic wyprzedził Beatę Schuber i Jagodę Wszędobył. Na deser kibice na Partynicach zobaczyli najbardziej wymagającą rywalizację, w której przeszkody miały wysokość do 130 cm. Tu zdecydowanie najlepsza była reprezentantka gospodarzy. Magdalena Matuszewska z klubu jeździeckiego Partynice zajęła dwa najwyższe miejsca. Po swoich przejazdach odpowiednio na Pacavello i Little Chem. Na najniższym stopniu podium stanęła Beata Schuber na Urodzie. Nowe centrum skłusza Redeko. www.redeko.pl